Okej, okay. Dzień dobry. Cześć, Trev. Jak tam? Cześć. To jest nasz drugi konwersacja, tak? Tak, rozmowa, tak. Nasza pierwsza było straszne, tak? Tak, ale dzięki Bogu, że dzisiaj stoisz. Tak, dokładnie. Ostatnio raz ja byłem na moje łóżko. Tak, tak. I ja. Okay. To było straszne, było straszne. Tak, tak. Okej, okay, so, co słychać? No, wszystko w porządku u mnie, dziękuję. Tak. A co u ciebie? Ja też. Ja byłem bardzo zajęty z edytować film i tak dalej. No, ale dzięki Bogu, że masz trochę wolny czasu dla mnie. No, mam i... zawsze czas dla ciebie. Okay. Dzięki. No jak tam w Lubinie? Pogoda jest bardzo fajna. Jest zimno teraz? Tak, nie wiem w Fahrenheit lub Celsius, ale zimno, tak. Okay. Ostatnio co zrobiłeś na weekendy? Właśnie na domu i edytować. I pracuję. Ale myślę, że może ten weekend będę iść na morze tutaj i mieć burger i spacer. To jest spoko. Hey guys, I just wanted to thank the sponsor of this video, Italki. Italki is one of the best platforms to learn a language. In fact, I've used Italki a lot before, and I always recommend it to people asking me how to learn Polish. So Italki is not another one of those language learning apps that teaches you how to say elephant brought an apple to a dance party. No, Italki is a platform where you can meet professional teachers and community tutors who can help you learn in your targeted language. So all you have to do is sign up with my link in the description below on Italki and use my code Trev at checkout. And when you use that code, you will receive $5 off when you purchase $10 worth of Italki credits. Choose the teacher, choose the time. I think my favorite thing about Italki is that you can learn a language anywhere in the world. When I was living in the US and using Italki, I was still able to immerse myself into the language and culture by talking every single week with a native speaker. I promise that using a language learning resource like Italki is going to improve your language learning skills no matter what the language is. Every language I will be learning in the future will always incorporate Italki. So what are you waiting for? 2021 is coming to a close and Italki is one of the best resources for you to learn a language that you've always wanted to. Make sure to use my link in the description below for $5 off your first purchase. Thank you to Italki for sponsoring this video. Okay, twój ostatni weekend był grill, tak? Tak, mam kolegę i on będzie przeprowadzić się do Atlanta. Więc zrobiliśmy ostatni grill. I on ma żonę i ja ma dziecko, i więc było jego rodzina i kilku przyjaciół i kuzyn moja żona i no wiele ludzi. No było fajne, ale też było zimno i deszcz padał. Serio? Tak, więc siedzieliśmy w środku. Aha. Prosto. I co jedzenia małeś? Jadłeś? Zjedliśmy kiełbasa i kebaby i dzieci. Czy wiesz każdy stylu na kiełbasa? Ponieważ tam jest jak dużo stylu na kiełbasa, no. Tak? Tak, tak. Czy wiesz każdy? Nie. Tutaj po prostu mamy kij. No, nasze kiełbasy mają kurczaka, cebula i papryka. I to tyle, no prosto. Okay. I to jest polski sklep, gdzie mieszkasz, tak? Polskie sklepy są, gdzie mieszkaliśmy. Teraz to nie jest taki polski sklepów, ale w sobotę moja córka ma polskie szkoły w starym dzielnicy.
gdzie mieszkaliśmy. I więc kiedy moja żona jest tam, ona kupuje polskie rzeczy. A, oh, okej. Okay. Mm-hmm. Spoko, spoko. Tak, tak. No i jak tam jedzenie w Polsce? Ostatnio właśnie, okej, okay, rzeczywiście w rano i dla śniadania. I moje śniadanie jest na popołudnie. Owsianka i jogody. I czarny herbata. I dla kolacja może mięso, ziemniaki, normalne polskie jedzenie. Aha. I co tęskni za Ameryki? Moja rodzina. I jechać. Ponieważ nie mam auto, to jest bardzo zabawne. Tęsknisz za meksykańskie jedzenie? Tak, ale tam jest jeden w Lublina, blisko do to Armenia jedzenia, sklepów. Bardzo Polaków mówiło, polecam, o to Meksykanin jedzenie, czyli Zobaczmy. Okej. Okay. Aha. Mam nadzieję, że będzie pikantne. Bo zwykle jedzenie w Polsce nie jest takie pikantne. Tak. Ale w kebab to może być. It sometimes is. Jak powiedzieć, it sometimes is. Czasami jest. Czasami jest bardzo ostry. Czy testnisz Polska? Tak, czasami tak. Ale mieszkasz w małej Polsce teraz. Tak. W moim domu mamy małe Polski, tak? Tak. Ale no, myślę, że jedzenie jest lepsze w Polsce. Tak. Bo w Ameryce jedzenie jest... Jedzenie mają dużo chemii i to nie jest tak jak w Polsce. Jest podobno, ale no, najlepsze jest w Polsce na pewno. Zgadzam się. To jest bardzo dziwne, ponieważ jesteśmy dwóch Amerykanków i mówimy po polsku. Tak, no jest dziwne, ale... Myślę, że to jest moja żona wina, tak? I twoja dziewczyna. Tak, prawda. Ale lubię mówię po polsku. Tak. I no, to jest zabawne. Tak. I na twój kanał masz jak twój progres ponad czas. Jak długo zaczynać? You started. Zasnałeś twój kanał. Myślę, że to było prawie 2 lata temu, kiedy stworzyłem mój kanał. Tak no, samo czas? Jak ja? Nie, dwa lata. Nie masz. Ile ma twój kanał? Myślę, że... Nie wiem. 3 albo 4 lata? Nie, czuć mój pierwszy film było jak... Amerykanin do Warszawy i wtedy jak jeden rok until, jak powiesz, aż? Aż do mój następny film. To czyli, myślę, nie. Że było reakcja Disco Polo, tak? Tak. Drugi film. Dokładnie. No. Fantastycznie. No, tak. Teraz... Czuję się lepiej, kiedy mówię po polsku, bo no, ćwiczę bardzo dużo na kanał, tak? I znam, że teraz ty ćwiczysz bardzo dużo z rodziną, dziewczyną chyba tak, korowce z botem. Tak, taksówkarz, tak. W mój upcoming, następny film, może następny miesiąc, mówiłem do bardzo taksówkarz i to jest bardzo pomocne.
i tak. Wie mój progres. No, słyszałem, bo ja słyszałem kilka nagranie i no, wiadomo, że teraz mam większy poziom. Okej, okay, czyli teraz mam link i co jeszcze dla ciebie? Co jest twój normalny ćwiczyć w uczyciu polskiego? Okej. Okay. Pierwszy, wcześniej rano, muszę robić link. Muszę czytać i słuchać tak. na link, bo teraz mamy wyzwanie. Ale ostatnio też staram się zgadać z moją żoną po polsku. Myślę, że 20 albo pół godziny. Czyli nie cały dzień. Nie. Trochę trudno, ale krok po kroku, tak? I tak. Zobaczymy. Ale to jest trudno, bo zwykle rozmawiamy po angielsku i jest... Czasami jest trudno, żeby cały czas po polsku, tak, bo o, tak. Nie, muszę myśleć, okej, okay, teraz po polsku, bo jeśli nie myślę o tym, automatycznie mówię po angielsku. Oglądam polskie seriale, zwykle sobotę i niedzielę, bo nie mam taki czas, są noce. Mamy dzieci i mamy pracę i wiele rzeczy, które muszę robić, ale na TVP Polonia na weekendy jest M jak miłość. No też na VOD czasami oglądam stare seriale, bo na VOD jest na pisze zwykle, tak, na przykład Rodzinka.pl i tak dalej. Więc to jest dobra metoda, żeby uczyć się. Staram się używać tylko prawdziwe materiały z Polski. Bo muszę. Jeśli chcę mówić po polsku płynnie, muszę słuchać prawdziwe materiały. Tak. Immersion? Tak. Muszę słuchać. Rozmawiać z native speakerem i tak. Może żyć tak jak Polaków. Tak. Okej, okay, dziękuję dla to konwersacja i zostawię twój link na dole. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Trev, jak zawsze. Lubię rozmawiać z ciebie. Tak. Po angielsku, po polsku. No. Tak. Tak. Tak, okej. Okay. Na razie. No, na razie. Do zobaczenia.